Chcieliśmy pokazać jak gdyby dzień z życia gwiazdy na wsi. Gwiazda na wsi. Moment, nie jedna, tylko raz, dwa, trzy gwiazdy na wsi, a tam, prawda, w tle kury i perliczki, uwaga. Pijemy mleko. Kury, perliczki. Kozie. I jest Paweł. Mleko. Paweł. Zbliżenie na mleko, uwaga. Gwiazda, czy chciałbyś coś powiedzieć do tego oto obiektywu? Zwykle cytrynówka smakuje jak cif. A ta nie smakuje jak cif. Cześć kochani, cześć gwiazdy. Witajcie na kanale Fortissima TV w nowym vlogu z Mazur. Jesteśmy pod Ełkiem w pięknym domu. Właściwie nie jest to dom, jest to stodoła. Ale ciekawostką jest to, że wczoraj jak wrzucałam wieczorem zdjęcia na Instagram, jakieś story robiłam z tego domu, to jedna z dziewczyn napisała, że ten dom wygląda jak dom z filmu Underdog i zaczęłam googlować, jak wyglądał dom z filmu Underdog i okazuje się, że to jest dokładnie ten dom. Także ci z Was, którzy widzieli Underdog, ja nie widziałam, więc nie miałam zupełnie świadomości, ale chcemy go zobaczyć. Wejdziemy do domu przez taras, bo od frontu drzwi są zamknięte. Zobaczmy, ale ciekawy, świetny widok. W domu jest trochę gorąco, muszę przyznać. To jest nasza kuchnia. Wejdźmy do łazienki. Duża, bardzo duża, fajna łazienka. Odkrywamy sypialnię. O, to jest pierwsza sypialnia. Duże łóżko, takie 1,80 m. Także wygląda na to, że się spokojnie pomieścimy. A druga sypialnia, taki troszeczkę salonik jest. I jest jeszcze tutaj fajny stryszek. O, idzie Polusia. O, tutaj jest super, tylko jest mega gorąco. Świetnie. O, no tak, to jest fajne miejsce. Mama, my możemy tu spać. Ślicznie, bardzo ładnie. No i jeszcze na koniec zobaczymy widok z okna. Jedna rzecz, która tylko jest inaczej niż sobie wyobrażałam, że myślałam, że ten teren ma bezpośredni dostęp do jeziora i że będziemy mieli ten pomost sami dla siebie, a wygląda to troszeczkę inaczej. Dziś na wycieczkę rowerową. Okolica jest bardzo ładna. Nie chcemy jeździć żadnymi takimi drogami. No wiecie, jesteśmy z dziećmi, więc tak nie za bardzo, więc będziemy tak bardziej polami, lasami i tak po prostu się przeprawiać na dziko. Może pogoda nie do końca nam dopisuje, ale na razie nie pada, a po drodze, słuchajcie, takie wspaniałe widoczki, jeziorka, stawy, super. Już wieczór, rozpaliliśmy ognisko, wszystko sobie znieśliśmy na dół, właśnie ognisko, takie miejsce na ognisko jest na dole, bliżej jeziora, domek jest na wzgórzu, a teraz odwiedzam po raz pierwszy, bo wczoraj nie udało mi się tutaj przyjść, bo przyjechaliśmy trochę późno, a pomost, a fajnie. Wiecie co, od jakiegoś czasu rozmawiamy o domku nad jeziorem. No i rozglądamy się, szukamy jakiejś fajnej działeczki. Najlepiej, żeby był oczywiście dostęp do jeziora, tak? I fajnie, żeby ona była jakoś taka malownicza, żeby było właśnie wzgórze. Bardzo nam się tutaj podoba. Jeżeli byście słyszeli o takiej działce na sprzedaż, gdzieś z dobrym dojazdem do Warszawy, tak? Do 3
godzin, do w okolicach 3 godzin, to dajcie mi koniecznie znać. Kolejny dzień lenistwa na mazurskiej wsi. A mówiłam wam chyba, że w okolicach naszej stodoły nie ma żadnych restauracji. To stołujemy się w agroturystyce Banita. Tutaj jest taki staw, nieduży. Jest w nim bardzo dużo ryb. Tutaj jest taki układ, że co się złowi, można się umówić na łowienie ryb. I co się złowi, to się wtedy kupuje. I można te ryby poprosić właśnie o przyrządzenie, o uwędzenie. Można je zabrać do siebie. Wczoraj nasze dzieci poszły na pomoc, bo nasi sąsiedzi łowili ryby. Łowili okonie z naszego jeziora. I słuchajcie, musiałam sama te ryby wypatroszyć. Nie było to fajne, ale była kolacja. Czemu tutaj jest tyle kamieni, Aluś? Jest lepiej skakać. Mam nadzieję, że to posprzątacie później. Tu będziesz się kąpać. O. Pan to nakręci 5 godzin. Chodźcie, będzie... Oh my god. To załatwił. Za 100 zł. Oh my god, ale to jest czysta woda, tak? No. Chyba. To jest z jeziora woda po prostu. Woda z jeziora? Nie wiem, ona będzie tak podgrzewana, tak? Tak. No i co? Będzie się gotowała tutaj. Nie byłam nigdy w bani. No, i chyba nie będzie. Tak. Czyli to jest takie nieluksusowe jacuzzi, tak? Mazurach i dziś wybraliśmy się, bo tak od rana taka pogoda była niespecjalna. Ja od rana pracowałam, cała ekipa pojechała na rowerki, a teraz wczesnym popołudniem po obiedzie ruszyliśmy się na wycieczkę krajoznawczą. Zmierzamy w kierunku miejscowości Gołda i po drodze zaraz zobaczycie, co będzie. Stawach. Jeden z nich nazywał się Stańczyki, to ten mniejszy, a ten większy, duży Dobelus. Przyszedł czas na prawdziwą atrakcję, która również znajduje się w Stańczykach. Są to dwa zabytkowe wiadukty. Te dwa pięcioprzęsłowe mosty wykonane zostały z żelbetu i mają długość 200 metrów oraz prawie 6 metrów szerokości każdy z nich. Ciekawostką jest, że jeszcze w 1944 roku po tym moście, który nazywany był właśnie mostem północnym, kursowały pociągi i ta konstrukcja była w stanie znieść ogromne obciążenia, bo właśnie tędy włożono głazy z całej Suwalszczyzny na budowę kwater wojennych rzeszy i różnych fortyfikacji. Ostatnia dzisiejsza atrakcja. Jesteśmy w miejscowości Goldup. Ja pamiętam, że jak miałam 17 lat, to byłam właśnie w Goldupi, w miejscowości jeszcze chyba nad jeziorem Goldup, Goldup Rybakówka. Byłam na obozie pod namiotami. Był to mój jedyny obóz w życiu. Raz byłam na koloniach i raz byłam na obozie. I tak bardzo mi się podobało, że więcej nie jeździłam. A teraz jesteśmy w Tężniach. Przejście przez Tężnię. Ale fajne powietrze, zupełnie inne. Takie nawilżone. Na pewno bardzo zdrowe. Ale wody nie piłam w pijalni. Jesteśmy dziś w restauracji Matrioszka. Jest to restauracja, w której były kuchenne rewolucje. I ja zamówiłam sobie bardzo ciekawe czarne pierogi. I one są z wypełnieniem skarpia, z nadzieniem skarpia. Thank you.
kochani, bardzo aktywny dzień. Jest czwartek czy piątek? Piątek, jest piątek. I wybraliśmy się do oddalonego o ponad godzinę Biebrzańskiego Parku Narodowego. Godzinę zajęło nam pakowanie rowerów na dach samochodów. Jak się ma suwa, to ten bagażnik, słuchajcie, dachowy, to jest jednak pomyłka. Po drodze, jadąc, też jechaliśmy godzinę do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po drodze jeden z rowerów, konkretnie mój, zrobił 90 stopni w czasie jazdy, więc była panika po hamulcach i montowaliśmy na drodze, na awaryjnych, ten rowerek z powrotem. Kochani, no i co? Dzisiaj ta wycieczka ma trwać 3 godziny. Dużo mchów, piękne drzewa. Bardzo tak klimatycznie i mrocznie troszeczkę. Ale fajnie, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy będzie dużo materiału z tego pięknego parku, ale już jesteśmy tutaj 20 minut i ja Wam bardzo polecam. Zobaczymy, co będę mówić na koniec tej wycieczki. Musiałam troszeczkę poczekać, aż ekipa odjedzie, bo tutaj zrobiliśmy taki tłum jak na Marszałkowskiej, ale tak naprawdę to tylko my właściwie jesteśmy w tym lesie, bo jeszcze jakaś jedna rodzina, która sobie spacerowała. Zbiło nam się wszystkim bardzo ciepło, więc jak widzicie na torbie już zawiesiłam sobie kurtkę. Ale muszę kupić chyba takie bardziej przystosowane do jazdy na rowerze ciuchy, bo no nie mam takich, wiecie, sportowych. Ale jestem zadowolona, że pojechaliśmy. Ale muszę zmienić przerzutkę. O tak. Przerzutka zmieniona. Jedną ręką, słuchajcie, w takich warunkach ciężko. Dobra, przestaję, ludzie idą. Skończyliśmy naszą wycieczkę rowerową. A tutaj taka niespodzianka. Jakie piękności. Nie tylko w kupę. Masz tu stryjku. Stryjku. Następnym razem powinniśmy mieć jakieś marcheweczki, co? Albo jabłuszka. Dziś sobota, ostatni dzień naszego pobytu przy Tułach, koło Ełku. Ja po prostu się tutaj przez cały tydzień chillowałam i osiągnęłam już, słuchajcie, taką fazę zen. Książki, relaks, wineczko, jedzenie. Od poniedziałku zamówiłam sobie soki oczyszczające. Myślę, że osiągnęłam nowy rekord wagi. No, a teraz co, idę na pomost. Bo byłam dopiero 2 razy i wszyscy mi wypominają, że jestem jedyną osobą, która tylko 2 razy była na pomoście. Takie towarzystwo mamy. Nie wiem, czy będzie to widać, ale widać. Zobaczcie, jak cudownie żegnają nas Mazury. Takie niebo, taki niesamowity zachód słońca. Coś pięknego.